W skład kompleksu szkół Profesor wchodzi gimnazjum, będące jednym z najstarszych prywatnych gimnazjów w Płocku. Placówka powstała w 1999 roku i od tamtej chwili oferuje swoim uczniom niezwykle bogaty i zindywidualizowany program nauczania. Program szkoły został przygotowany z myślą o najnowszych kierunkach nauczania. Każdego z przedmiotów wykłada wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, a w nauce pomaga dobra atmosfera, dzięki której dzieci uczą się więcej i przyjemniej niż w placówkach publicznych. Dewiza szkoły brzmi bowiem: w naszej szkole każdy uczeń ma szansę na sukces. Nasze gimnazjum stawia na taką myśl przewodnią, że w naszej szkole wszyscy, każdy uczeń ma szansę na sukces. Stawiamy na to, że mamy małe oddziały. W związku z tym nauczyciele mogą indywidualnie podchodzić do ucznia. Monitorujemy też indywidualny rozwój ucznia. Patrzymy, jak się rozwija społecznie, emocjonalnie. Oczywiście ważne są także wyniki w nauce. Natomiast mamy też taką myśl, aby stawiać na metody problemowe, metody praktyczne, zwłaszcza przedmioty ścisłe, aby były nauczane w sposób praktyczny, aby można było pokazać wykorzystanie tej wiedzy teoretycznej w praktycznym życiu, w codziennych czynnościach. No i w ten sposób uczniów motywujemy do nauki. W gimnazjum Profesor ogromną wagę przywiązuje się do nauki języków obcych. W tej chwili uczniowie mogą przyswoić sobie język angielski, niemiecki czy rosyjski. Na tym jednak nie koniec, a plany na rozwój lingwistycznej strony szkoły są większe. Planujemy też w przyszłym roku wprowadzić język włoski albo język hiszpański. To w zależności od tego, jaka będzie wola rodziców i dzieci, które do nas przyjdą do pierwszej klasy. Plany są zatem ambitne. Nie oznacza to jednak, że prowadzonym obecnie zajęciom w placówce czegoś brakuje. Wręcz przeciwnie. Lekcje języków obcych odbywają się w taki sposób, by jak najbardziej zaciekawić ucznia. Nie brakuje więc w nich elementów interaktywnych. Mamy 3 godziny standardowo plus 1 więcej, czyli 4 godziny w tygodniu. No i dzięki temu możemy ten czas wykorzystać właśnie na takie chociażby lekcje, jak panowie dzisiaj widzieli, czyli na zajęcia z tablicą interaktywną. Powtarzamy materiał, który był standardowo omawiany w taki sposób bardziej zabawny, czyli dający uczniom również radość z tego, że mogą się pobawić. Powtarzaliśmy dzisiaj czasy gramatyczne, które zazwyczaj stanowią problem dla uczniów. No i mam nadzieję, że się podobało. Jak podkreślają nauczyciele, dodatkowa godzina języka obcego jest bezcenna w edukacji. Czas ten można wykorzystać nie tylko do powtórki materiału niezrozumianego, ale przede wszystkim do nauki w praktyce. Możemy poszerzać ten materiał czy o takie zabawne sytuacje, czy o materiał taki związany z kulturą. Możemy więcej oglądać, słuchać dodatkowych materiałów, często korzystamy z internetu, ponieważ podręcznik jest oparty na takich prawdziwych tekstach, prawdziwych historiach, prawdziwych ludziach, to zawsze możemy zobaczyć faktycznie, obejrzeć jakiś fragment filmu dotyczący tych bohaterów, czy posłuchać jakiegoś wywiadu i dzięki temu uczniowie wiedzą, że ten angielski to nie jest tylko kolejny przedmiot w szkole, tylko faktycznie do czegoś może się przydać, chociażby do oglądania czy słuchania. Już niebawem uczniowie gimnazjum będą mieli okazję do jeszcze bardziej praktycznej lekcji języka angielskiego. Niebawem zostaną utworzone klasy dwujęzyczne, a ich uczniowie będą mogli skorzystać z kursu zagranicznego. Profesor rozpoczął bowiem współpracę, w ramach której będzie możliwość wysłania dzieciaków do Londynu na 2-tygodniowe zajęcia. Od 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z profesorem gimnazjum. Celem tej współpracy jest budowanie bardzo mocnej klasy językowej, skoncentrowanej wokół języka angielskiego. Ta klasa będzie w ciągu tygodnia miała 5 godzin języka angielskiego General English oraz dodatkową 1 godzinę angielskiego w Chemistry English. Dodatkowo klasy, które uczniowie, którzy wezmą udział i zapiszą się do tej klasy dwujęzycznej, będą wyjeżdżali na kursy językowe do Londynu. I nasza szkoła Interactions Polska, jak tutaj widzimy, koncentruje się przede wszystkim na dostarczaniu jak najlepszych kursów języka angielskiego w Londynie. Cena takiego kursu jest niezwykle atrakcyjna. Dzięki temu, że kurs odbywa się pod polską marką, udało się obniżyć jego koszt aż o 60%. Na czym polegać będą te londyńskie zajęcia? Kurs jest krótki, trwa około 2 tygodni, ale jest za to bardzo intensywny. Jest to 50 godzin języka angielskiego, uczniowie codziennie mają od 6 do 8 godzin zajęć. Chciałem tutaj podkreślić, że są to zajęcia skoncentrowane na konwersacji.
Nie mamy takich tradycyjnych zajęć z podręcznikiem, są to wszystko zajęcia na podstawie projektów oraz działania w terenie. Nie tylko język angielski został potraktowany w sposób wyjątkowy. Uatrakcyjnione są wszystkie zajęcia, które odbywają się w profesorze. Dla przykładu zajęcia z języka rosyjskiego przeprowadzane są przy użyciu komputerów. Dzięki tu staraniom szkoły mamy klawiaturę rosyjską, także uczniowie oprócz tego, że uczą się pisać w zeszycie odręcznie, to również poznają tajniki pisania, korzystania z klawiatury rosyjskiej. I muszę powiedzieć, że całkiem nieźle im to idzie, także część ćwiczeń piszą na komputerze. Zajęcia odbywają się w sali plus sala komputerowa. Z sali komputerowej korzystamy wtedy, kiedy szukamy informacji, czy fotografii, czy ilustracji do tematów, które mamy zawarty w programie. Podręcznik jest tylko podręcznikiem, są tam suche fakty, natomiast wiadomo, że cykl produkcyjny podręcznika jest dosyć długi i na przykład filmy, które też posiadamy w swojej dyspozycji, też nie są najnowsze, natomiast internet oferuje nam najnowsze. Kiedy na przykład mamy temat Moskwy, to widzimy Moskwę nowoczesną, a nie Moskwę z roku 2001 czy z 1990 któregoś, z którego mamy filmy. Także myślę, że jest to unowocześniona forma nauki języka. Nowoczesne zdobycze technologii i innowacyjne podejście do nauczania to największe zalety szkoły. Małe klasy dają większe pole do popisu belfrom, którzy nie chcą ograniczać kreatywności i wyobraźni swoich uczniów. Skąd ten pomysł? Dzieci nie lubią, kiedy im się coś każe. Dzieci wolą uczyć się przez zabawę. Jeżeli ja ich poproszę, dzieciaki poproszę, żeby wyjęły telefony i sprawdziły mi na szybciutko w internecie, co to jest pop art, czy kiedy żył Andy Warhol, one to zrobią w kilka sekund. Nawet nie wiedzą, że w ten sposób też zbierają informacje. Zapisujemy na tablicy źródła, z których korzystają, a później niestety niedobra pani odsyła do słowników encyklopedii, tak? Ale czują, że mogą się bawić, tak? Że mają troszeczkę na więcej pozwalane. Kiedy mam małą grupę, mogę ich bardziej zdyscyplinować. Mniej liczne klasy otwierające możliwość na zastosowanie dodatkowych bodźców pobudzających chęć do nauki wykorzystywane są w profesorze na każdym kroku. Urozmaicone zajęcia pomagają szczególnie podczas lekcji historii, gdzie pamięć i zdolność kojarzenia faktów są niezwykle ważne. Nie każdy uczeń jest zadowolony z takiej suchej teorii, a więc dlatego z moim zadaniem jest nie tylko przedstawić i podzielić się wiedzą, ale jednocześnie pokazać im, że to, co było, czy tematy dość trudne, skomplikowane, chociażby dotyczące spraw gospodarczo-politycznych naszego kraju, na ten wiek oczywiście młody, staram się troszeczkę właśnie uaktywniać poprzez zaangażowanie młodzież do wspólnej rozmowy. Staram się, żeby na moich lekcjach młodzież jak najwięcej wnioskowała, kształtowała swoje opinie, taka też moja rola z racji prowadzonego przedmiotu. I jak Państwo widzicie, wykorzystywanie właśnie multimediów, interaktywnych tablic po to, żeby oni sami częściowo nie tylko z mojego gdzieś tam, prawda, przedstawiania ustnego lekcji, ale z innych źródeł mogli troszeczkę więcej rozszerzać swoją wiedzę, aczkolwiek na pewno przybliża im to bardziej konkretne fakty. Takie podejście do nauki bardzo przypadło do gustu młodzieży uczęszczającej do gimnazjum profesor. Niezależnie od przedmiotu, czy to tradycyjnego, czy innowacyjnego, każde z nich jest po prostu fajne. Takie zajęcia jak dzisiaj są bardzo interesujące. No to jak siedzimy tylko przy książkach, to tak trochę nudno jest, ale też można wytrzymać. Możemy się więcej nauczyć, nauczyciele bardziej indywidualnie podchodzą do ucznia. I myślę, że tak jest lepiej. Bardzo mi się podobają, dużo z nich wynoszę. I nauczyciele dobrze tłumaczą, są małe klasy i to jest wielki plus. Obok konwencjonalnych przedmiotów w gimnazjum profesor znajdują się także i te nietypowe. Przykładem tego typu zajęć są lekcje artystyczne. W ich skład wchodzą m.in. zajęcia z kuglarstwa. Na czym polegają te oryginalne lekcje? Zajęcia polegają na tym, aby opanować kręcenie talerzem. Wprowadziliśmy... Tutaj Kuba macha pojkami, mamy wstęp do żonglerki, jest to żonglerka chustą, żonglerka piłką. Próbujemy opanować te techniki, żeby dojść powoli, mam nadzieję, w trakcie regularnych ćwiczeń do jakiejś perfekcji. Być może na koniec roku uda się także zrobić jakiś pokaz mały kuglarski. Zajęcia artystyczne to tak naprawdę jest kilka bloków. To jest tak, blok teatralny, blok plastyczny, blok fotograficzny. Różne aktywności tutaj są podejmowane, tak. W zależności też od zainteresowań uczniów, od tego, co oni by chcieli robić,
Czasami też od pogody, tak jak zajęcia fotograficzne. Mamy też sukces jeden właśnie w konkursie fotograficznym. Uczennica trzeciej klasy zdobyła nagrodę na ogólnopolskim konkursie. Sukcesów, jakie odnoszą uczniowie Gimnazjum Profesor, jest więcej nie tylko na polu artystycznym, naukowym, ale i sportowym. Nie ma w tym jednak nic dziwnego. Lekcja WF-u, tak jak pozostałe lekcje, także są potraktowane inaczej. W czym tkwi ta wyjątkowość? Mamy tutaj dużo obiektów do dyspozycji. Jak widzimy, piękną halę, do tego mamy salkę do sportu walki, mamy salkę do tańca i gimnastyki, więc młodzież może tutaj bardzo urozmaicone zajęcia prowadzić z wychowania fizycznego. Możemy realizować bardzo wiele zajęć z różnych dyscyplin sportu. Młodzież może spróbować swoich sił m.in. w piłce nożnej, ręcznej, koszykówce, badmintonie, tenisie stołowym czy frisbee. Ta bogata oferta sprawia, że dzieci po zwolnienia z zajęć sięgają niezwykle rzadko. Gimnazjum Profesor bierze udział także w wielu akcjach społecznych. Jedną z nich jest Studnia dla Południa, akcja mająca zwrócić uwagę na kwestię dostępu do wody w krajach, w których tego drogocennego płynu brakuje. Mamy nadzieję, że poprzez kampanię, którą zaczynamy właśnie w naszej szkole, będzie ona trwała do końca maja, uda nam się w jakiś sposób, chociaż minimalny, przyczynić do budowy choć jednej studni, której koszt to około 60 tysięcy złotych. Pierwsze niepubliczne Gimnazjum Profesor mieści się w kompleksie szkół przy ulicy Kilińskiego 12, budynek F. Więcej informacji o ofercie szkoły czeka na stronie internetowej www.profesor.edu.pl.